Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj trochę pogadam na temat zbroi, które zostały dodane. Niestety kreatywność GF skończyła się na tym, że można je dodać tylko do IS. Powiem tak, ja myślę, że te zbroje są dosyć fajnie. Fajnie one wyglądają. Sorry, kostiumy, tak wiem, kostiumy. One wyglądają genialnie, no sami widzicie, ta peleryna, no po prostu cud miód. Bóg jest taki, że ten pan nie miał niku nad sobą. Jeszcze kilku takich będzie. 35 SM-ów, może trafisz, może nie trafisz, no. Co do cennika, wrzuciłem wam link w opisie, żebyście mieli. Powiem tak, na kobietę wygląda znacznie ciekawiej to coś. Niestety nie znalazłem ani jednego szamana, ani szamanki, ani ninja kobiety w tym stroju. Okej, ale powiem wam tak, podpowiem pomysł kreatywny dla GF-u. Może po prostu dać je do dropu jako zbroje normalne, które będzie tą gracze mogli ulepszać. Lub... To znaczy oczywiście i dropić, nie wiem, na przykład z purgatorów, jak wy tam to nazywacie, żeby się było przydatne. I od plus 0 do plus 9 kryształkami na 75 level, żeby te zbroje były. I myślę, że więcej kasy gracze by wydali na to, żeby je wybonować, niż na to, żeby je sobie kupić po prostu w stroje na 365 dni. A to się nazywa, wiecie co? To się nazywa gospodarczy szcza świnia. No po prostu... brak mi słów. Ale no nie no. Co do samego... pomysłu ze zbrojami, on by był o wiele ciekawszy i myślę, że więcej graczy by z niego skorzystała. Można by na przykład do skrzynek wsadzić zbroję plus 0 i kto nie chce dropić, proszę bardzo, może sobie kupić w IS taką zbroję. Niestety kreatywność skończyła się na tym, żeby tylko dodać do IS nowe kostiumy. Dla mnie głupota. Więcej można by zarobić na dodawaniu, zmiankach, na... przepustkach, czy na czymkolwiek, no po prostu, no sami teraz pomyślcie, czy wolicie zarobić 35 SM-ów, czy wolicie zarobić, ile tam jest, 69 za dodanie, czy 99 za dodanie bonu? Prosta matematyka. Logicznie, lepsze jakby to była zbroja na 75, czy nawet na 50 poziom. Hełm to samo. Nie musiałyby być tam jakieś bony dodatkowe, no sami pomyślcie, co by było bardziej opłacalne. Ja myślę, że zbroje, niestety, są to kostiumy. Może kiedyś to się zmieni, w przyszłości zostanie coś zmienione. Ale na razie wątpię. Jak widzicie, odwiedziłem kilka serwerów, żeby poszukać ludzi, którzy to mają, którym po prostu... no, którzy po prostu je mają. Tyle w tym temacie. To by było na tyle. Do zobaczenia na następnych filmów. I co sądzicie o tym właśnie pomyśle? Trzymajcie się ciepło.